Zanim przejdziemy do życzeń, które złoży nam ksiądz Mieczysław Nowak, posłuchajmy dwóch wierszy, które wprowadzą nas w ten czas świąt Wielkiej Nocy. Przejście. Marzy mi się przejście od folklorystycznej Wielkanocy, srebrnych bazi, wesołych zajączków, jajek i kiełbas święconych na pamiątkę czegoś, w co się już nie wierzy, do Wielkanocy żywego baranka i jego krwi jakże czerwonej, do Wielkanocy skruchy serca i spotkania ze zmartwychwstałym Panem Miłosierdzia w wielkanocnej spowiedzi, w wierze prawdziwej i zbawczej. Bez tego wszystko inne jest tylko wydmuszką jajka, którą ładnie pomalowano i martwą tradycją, z której tak trudno wyjść. Marzy mi się przejście od bałamutnych filozofii mędrków, które padają pod obuchem cierpienia, do mądrości trzech świętych dni, które wprowadzają w Paschę, gdzie Jezus umarł i zmartwychwstał. To się stało i odmienia świat. Twoja i moja Pascha. Wypłakuję wraz z Tobą łzy, Jezu zdradzony przez przyjaciela. Ty wiesz, jak ciężko z tą raną żyć, lecz mi pokoju i mocy udzielasz. A kiedy stanę przed Twoim sądem z doznaną krzywdą i grzechem, z sercem, w które napluto, czy nas Twa miłość rozgrzeszy? Czy Twoje zmartwychwstanie wskrzesi to, co kochałem nie nadaremnie? Wierzę, że tak, Panie mojego życia, zmartwychwstań we mnie. Chciałbym przedstawić również książkę, którą napisał ksiądz profesor Mieczysław Nowak, plus 500 myśli. Tu każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. A jednak wszystkie plagi egipskie prowadziły do Paschy, tak nam mówi Biblia. A jednak wszystkie nasze nieszczęścia trzeba w kluczu Paschy przeżywać i rozumieć. Zbliża się święto Paschy. Życzę Wam wszystkim, bracia, siostry, żebyśmy ten trudny czas przezwyciężali, żeby Chrystus w nas zmartwychwstawał w całym Kościele, w całej ludzkości, żeby następowało to odnowienie życia, o które na pewno Panu Bogu zawsze chodzi, Bogu Miłosierdzia, Bogu Jezusa Chrystusa. Niech Jego pokój będzie z Wami wszystkimi. Szczęść Boże.